Cześć, cześć, Auryczny Tarot. I jak co 2 tygodnie, aura na kolejne 2 tygodnie. Tym razem od 26 października do 8 listopada. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. A już w ten, jakby nie było, przełomowy październikowo-listopadowy czas. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Tym razem w Aurycznym trochę, słuchajcie, straszno, trochę śmieszno, bo tarot zombie. Tarot, który jest genialny, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o wykonanie, również to, co jest drukiem i ogólnie estetyką tego trochę przerażającego wizerunku tego, co na tych kartach widnieje. Natomiast mam nadzieję, że z racji, że jesteśmy tu wszyscy ludźmi dorosłymi, że również macie do tego dystans, a to, co na kartach traktujecie jako sztukę, jako kreację. Karty przenoszą bardzo dużo energii, tak pozytywnej, jak i negatywnej, w zależności od tego, z jaką intencją były tworzone, przez kogo i również w czyje ręce trafiają. I tak naprawdę od tych rąk, do których trafiają, czy które je wybierają, zależy, jaki mają charakter i czy mają straszyć i odstraszać, czy mają przyciągać i budzić zainteresowanie. Osobiście chciałabym, abyście mieli do tego dystans, osobiście chciałabym, abyście potraktowali to trochę ze względu na ten czas, który się właśnie zbliża, a więc czas refleksji, czas zadumy, czas również zaduszny, w innych kulturach traktowany między innymi poprzez pryzmat święta Halloween i stąd może tutaj taki akcent dzisiaj dla Was. Karty są dosyć mocno wyraziste, niemniej bardzo mocno nawiązują do estetyki pierwszej połowy XX wieku, przez co też są trochę takie filmowe, zatrzymane w kadrze i w tym klimacie również. Osobiście nie jestem zwolennikiem talii, które pokazują mrok i upiorność, również dlatego, że to nie koresponduje ze mną, jeżeli chodzi o energetykę, którą chcę przekazywać i którą chcę budować, do której chcę zarażać. Dlatego to jest taki mały wyjątek, słuchajcie, od reguły, no bo jak wiadomo, wszystkie reguły mają swoje wyjątki. Mam nadzieję, że również Was to zainteresuje bardziej od strony estetycznej, artystycznej, aniżeli takiej przekierowanej w stronę tego, co bardzo dosłowne. Dlatego spójrzcie na nie trochę bardziej z przymrużeniem oka, aby się nimi nie przestraszyć, aby się ich nie bać. Natomiast pamiętajcie, że czasami są sygnały, które chcą się pokazać bardziej wyraziście, bez względu na to, co jest wizerunkiem kart. Dziś prognoza jak w zeszłym tygodniu, a więc energia przyszłych 2 tygodni, energia Wasza osobista i 3 karty, wyzwanie, trudność i rada. Korzystając z okazji, bardzo dziękuję Wam za udział w komentarzach, w Waszych korespondencjach, w tym wszystkim, że dajecie znaka, że jesteście, że budujecie wspólnie tutaj te pozytywne wibracje. Mam nadzieję, że dołączą do nas nowe osoby. Jeżeli nas słyszą, no to serdecznie wszystkich zapraszam do przyłączenia się poprzez subskrypcję. Pamiętajcie, że zawsze chcę Wam przekazywać to, co najważniejsze i również w tych pozytywnych kolorach. To, co jest mało barwne, mało pozytywne, traktujcie jako przekaz, wskazówkę, informację, natomiast też nie traktujcie tego zbyt mocno osobiście. Pamiętajcie, że odczyt jest ogólny, tylko przekaz indywidualny jest w stanie dokładnie odnieść się bezpośrednio do Was. A więc nie zwlekając, przechodzimy do czytań. A dzisiaj czytanie cukierek albo psikus. Trochę też tak ze względu na energetykę tego, co wraca, tego, co się obraca, tego, co hamuje, tego, co stopuje. Więc bądźcie przygotowani na różne, słuchajcie, scenariusze. Nie obrażajcie się, słuchajcie do końca przede wszystkim, bo jeszcze jedno, co chcę powiedzieć. Proces prognozowania, który obserwujecie, w którym uczestniczycie, to nie jest schemat, to jest proces, a więc pewne informacje, których nie słyszycie na początku, a których może sami oczekujecie od razu, mogą się pojawić w połowie lub na końcu. Często tak bywa i trochę głupio wyłączać w połowie, nie znając sedna, chociaż może Wam się wydawać, że jakiś przekaz nie jest dla Was, bo na przykład tematycznie gdzieś odstaje od tego, co Was dotyczy, a w połowie drogi się dowiadujecie, że a jednak gdzieś tutaj są powiązania. A więc to jest trochę też charakterystyka aurycznego, dlatego nie zrażajcie się różnymi treściami, wybierzcie te, które z Wami najbardziej korespondują, bo pamiętajcie również, że ja przekazuję informacje o różnych wariantach. Czasami te scenariusze rysują się wcześniej, czasami później. Natomiast nie przywiązujcie się do pierwszej usłyszanej treści, tylko bądźcie konsekwentni, posłuchajcie do końca. Tak jak sztuka, żeby ją ocenić, należy jej wysłuchać. Żeby ją ocenić, należy ją obejrzeć, aby móc się do niej odnieść w pełni. Dlatego serdecznie Was zapraszam do całości.
A i również zapraszam Was do wysłuchania wszelkich możliwych aspektów astrologicznych, które Was dotyczą, bo one także mają wpływ, także oddziaływują, są również w tym przepływie energetycznym. A więc zobaczmy, czy cukierek, czy psikus. Zapraszam Was już do czytań dedykowanych Waszym znakom zodiaku. I zobaczmy, co dla Was, drogie lwy, na czas od 26 października do 8 listopada. Jaka energia tych dwóch tygodni dla Was? Jaki ten czas, w jakiej aurze będzie Wam upływał? Jaka energia będzie Wam towarzyszyć, drogie lwy? A Wy w jakiej będziecie aurze? A więc jakie lwy będą w tym czasie? Jakie lwy będą w tym czasie? Więc 26 października, 8 listopada. Dużo, słuchajcie, dużo znaków ma w tym tygodniu arcykapłankę. Jakie jest wyzwanie dla Was? Jakie jest wyzwanie dla Was na ten czas? A więc 26 października, 8 listopada. Co jest wyzwaniem dla lwów? Co jest wyzwaniem dla lwów w tym czasie? Co jest trudnością? Co jest radą dla lwów? Jaka rada dla lwów? I pod spodem macie, słuchajcie, króla buław. Króla buław. Jeżeli są wśród Was lwy, które mają jakiś związek nieformalny, to uważajcie na tych, którzy mogą chcieć Was rozszyfrować, którzy może Was obserwują, którzy też w imię zasad, także moralności, mogą chcieć gdzieś tutaj, słuchajcie, naruszyć Waszą swobodę. A mówiąc inaczej, mogą chcieć się wtrącać, a więc na to uważajcie. Drogie lwy, akcent tych dwóch tygodni to, słuchajcie, w tle energia króla buław, a więc ognista, bezpośrednia energia reakcji, bezpośrednia energia akcji. A więc być może będzie to Was charakteryzować, a być może będą to na przykład osoby w Waszym środowisku, które trochę mogą być niecierpliwe, które mogą też troszeczkę być takie właśnie niezależne. A więc to dla Was czas być może również dużej motywacji do tego, co może innym wydawać się niemożliwe na przykład, albo do tego, co i również Was do tej pory gdzieś coś może przerastało. A więc taka energia, słuchajcie, zwarta, chęci wejścia, zrobienia czegoś, bycia również szybkim i przedsiębiorczym. A więc gdzieś niektóre lwy będą biegły, pędziły, wręcz bym powiedziała, po to, żeby osiągnąć sukces, żeby zdobyć to czy owo, albo nawet czyjeś serce. Stąd może również ta motywacja i bycie konsekwentnym na przykład będzie miało dla Was kluczowe znaczenie. To jest również czas radzenia sobie z pewnymi sprawami w sposób innowacyjny lub taki no, bezpośredni, tak? Nie oglądacie się na nic, robicie z czegoś coś, przechodzicie do działania nie trzymając ani urazy, ani nie zatrzymując się w danym punkcie na jakiejś może, słuchajcie, blokującej Was energii. Raczej łapiecie się za to, co może Wam pomóc, uskutecznić to, co pozwala Wam dotrzeć do celu. A więc taka trochę też energia, bym powiedziała, zawzięta. Czy też taka właśnie trudna do pohamowania. Możecie być Wy, ale to może być również ta energia tych dwóch tygodni mocno taka napierająca. Sam czas tych dwóch tygodni również się pokazał dla Was w królowej kielichów. A więc czas być może dużych emocji. Czas również takich, słuchajcie, doznań z tym związanych. A więc może ktoś gdzieś tutaj z jakąś miłością, może podbijaniem czegoś serca, może okazjami, które właśnie będziecie chcieli w tę stronę wykorzystać, aby urozmaicać ten czas takimi pozytywnymi impulsami. To również czas sprzyjający temu, co kobiece. Zresztą Wy też, drogie lwy, się pokazaliście w energii arcykapłanki, a więc tutaj dużo kobiecości się pokazuje. Może będziecie mieli styczność z kobietami, może będziecie sami tak naprawdę w sobie większą dozę tego pierwiastka pielęgnować, który jest na przykład związany z wrażliwością, z widzeniem czegoś od innej strony, szukaniem innych sposobów niż te, które są do tej pory Wam znane lub takie, które są trochę bardziej zachowawcze lub trochę bardziej na przykład siłowe. Może będziecie działać tutaj w taki sposób lub też czas będzie Was na przykład agitował do tego, żebyście byli troszeczkę bardziej łagodni.
rozumiejący tak swoje, jak i innych, czy też tych sytuacji głębsze, czy emocje, czy oblicze. To może być również czas dla niektórych jakiejś na przykład imprezy, jakiegoś, słuchajcie, spotkania przepełnionego ludźmi, tym wszystkim, co jest taką umiejętnością, zdolnością także empatyzowania się z innymi, bycia w środowisku, poznawania ludzi. Gdzieś, gdzie te emocje, gdzieś, gdzie ta kultura wzajemności ma dosyć duże znaczenie. Może też Wasza wrażliwość będzie odrobinę inna lub wnikliwość w to, co jest emocjonalnością. Wy same, drogie lwy, pokazujecie się w karcie arcykapłanki, a więc być może nie będziecie chętne, aby wszystkim o wszystkim opowiadać, aby pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Może tutaj gdzieś będziecie pewne rzeczy bardziej udawać, aniżeli będziecie szczerzy. Chociaż do tej szczerości będziecie nakłaniani. Ale tak jak widzę tę energię, to też niekiedy szczerość nie popłaca i może dążyć do pewnych błędów. Dlatego może faktycznie ta arcykapłanka tutaj jest zasadna akurat w tych 2 tygodniach dla Was, abyście no gdzieś albo się ugryźli w język, albo abyście się powstrzymali od tego, co za bardzo może wylewne. To jest, słuchajcie, tajemniczość i duża intuicja. Także, słuchajcie, umiejętność widzenia czegoś zupełnie bardziej, aniżeli inni to widzą, więc możecie mieć taką zdolność w tych 2 tygodniach i przebłysk ku temu, aby coś dostrzec, aby coś było dla Was bardziej takie, słuchajcie, aby coś było dla Was bardziej jasne, bardziej oczywiste. Możecie także w tym czasie być trochę bardziej niedostępni dla innych, pomimo że czas będzie emocjonalnie chciał Was może trochę bardziej zmiękczyć, tak naprawdę Wy się będziecie trochę bardziej dystansować. Być może będziecie mieli również sposobność do tego, żeby widzieć lub mieć szczęście do znaków, które będą Was ostrzegać, które będą także dla Was sygnałem do tego, jak i w jaki sposób powinniście kierować swoje kroki. Możecie mieć skłonność także do pewnej nieprzystępności, do tego, co także może Was skłaniać trochę w tą ciemniejszą, mroczną stronę bycia jakby manipulacyjnym do tego stopnia, aby coś zyskać, aby coś ugrać, aby coś Wam się udało bardziej. A więc tutaj uważajcie na to, co jest takim niecnym planem, czy też takim no gdzieś zakamuflowanym, nieczytelnym, czy też niekiedy, bym powiedziała, przebiegłym, bo też takie możecie mieć tutaj inklinacje. Możliwe, że będziecie odczuwać jakieś niepokoje lub też taką właśnie konieczność złapania tego, co harmonijne, lub wyciszenia się jakby za wszelką cenę. A więc taka trochę introwertyczna Wasza postać się tu pokazuje, pomimo że też duża akcja, duża emocjonalność tych 2 tygodni gdzieś wokół Was będzie może Was nakręcać, a może przez to, że będzie Was nakręcać, tym bardziej Wy będziecie bardziej uciekać do środka. To, co jest wyzwaniem dla Was, to diabeł. Dla jednych koziorożec, dla innych no jakaś taka, słuchajcie, sytuacja kusząca. Gdzieś jakaś może pasja, może również romans, bądź duże pieniądze. Na to uważajcie, bo one mogą kosztować Was trochę zdrowia. Mogą też gdzieś naruszać też Waszą kondycję do tego stopnia, że będziecie musieli coś na cito, na szybko łatać. Gdzieś pewnym rzeczom może próbować sprostać w taki błyskawiczny sposób. Stąd być może Wasza pozycja, może większa kontemplacja, może pewnym rzeczom będziecie chcieli się przyjrzeć lub je również wyciszać, bo to również może być taka energia, że też będziecie chcieli wyciszać pewne stany emocjonalne tych, którzy będą na przykład bardziej nadreaktywni w tym czasie wokół Was. Ta nadreaktywność również i ten taki, słuchajcie, akcent no i zależności, i uzależnień pokazał się także dla Was jako wyzwanie, a więc tu wyzwaniem dla Was może być osoba w Waszym środowisku, która ma taki problem. Może być wyzwaniem to, żebyście Wy sobie z tym problemem poradzili, albo może być wyzwaniem dla Was taka sytuacja, która jest no właśnie niebezpieczna, aby ją rozszyfrować, aby nie dać się być może zmanipulować, wciągnąć, albo tak gdzieś jakoś mało przemyślanie wejść w coś, co narazi Was i Waszą kondycję, już wcześniej wspomniano. A więc tu uważajcie na nadmierne pokusy, nie idźcie w ogień, tak? Nie pchajcie się tam, gdzie pewne rzeczy może nie są dla Was, albo gdzie pewne rzeczy są na wyrost lub przekraczają Wasze możliwości na ten konkretny moment.
To jest, słuchajcie, również wyzwanie, aby no, nie wywracać czegoś do góry nogami, aby też nie robić jakiejś demolki, czy ze swojego życia, czy z sytuacji, relacji niekiedy, aby też nerwy trzymać na wodzy, aby też nie iść na skróty, a więc nie dać się wciągnąć, zmanipulować lub też nie manipulować innymi, zwłaszcza, że Wy sami jesteście w tej energii tajnej przez poufne. Dlatego tutaj raczej starajcie się ratować te sytuacje lub unikać tych, które są toksyczne. Unikać tych środowisk, które może chcą Was wciągnąć w jakieś, słuchajcie, niecne gierki albo relacji, które też te gierki stosują. A więc tu wyzwaniem jest może rozszyfrowanie tego, co Wam zagraża lub rozszyfrowanie tych, którzy nie są uczciwi, mówiąc inaczej. Więc też być może te 2 tygodnie będą chciały coś przed Wami odkryć. Może też dlatego ta arcykapłanka w Was, która da Wam tę siłę, która da Wam tę sposobność, aby zobaczyć, aby mieć ten przebłysk, aby coś się przed Wami pokazało, aby coś było jawne. Ale do tego będziecie potrzebowali sprytu być może, czy też dobrej uwagi skierowanej w tę stronę, abyście wiedzieli, za czym i gdzie szukać, abyście też byli czujni na tych, którzy chcą Was oszukać. No bo też w ślad za tym pokazuje się karta 7 mieczy jako trudność. A więc gdzieś ktoś może chcieć Was źle potraktować. Ktoś może chcieć Was po prostu zepchnąć, tak jak na tym obrazku, z jakiejś pozycji, zabrać Wam coś, ukraść, mówiąc inaczej. A więc tu Wasze dobre oko jest trudnością, aby może uruchomić w sobie właśnie ten instynkt, aby jakiś instynkt nie pozwolił Wam skierować czegoś, może siebie, emocji, jakichś, słuchajcie, relacji, czegoś, co jest dla Was bardzo ważne, na te złe ścieżki, w te złe rewiry. Może to jest czyjaś nieuczciwość, może to jest także Was jakaś, słuchajcie, sytuacja, która na przykład jest takim chodzeniem na palcach i macie świadomość, że igracie z ogniem, że nie do końca pewne rzeczy są dla Was dobre. Może macie tę świadomość, może wiecie, może to jest taki czas, który będzie chciał przed Wami pewne rzeczy pokazać bardziej. Może Wy sami będziecie też pewne rzeczy bardziej dostrzegać lub one zaczną Was po prostu męczyć lub Wam przeszkadzać. Zwłaszcza, że radą dla Was jest 10 mieczy, a więc trudna karta, natomiast jako rada to jest dobra karta mówiąca o tym, że już z czymś doszliście do końca, że jesteście na końcu tej drogi, aby czegoś się po prostu pozbyć, żeby coś od siebie uwolnić. Czy jest to zdrada, czy jest to rozczarowanie, czy jest to jakaś, słuchajcie, trudna emocjonalna sytuacja, to tak naprawdę ona nie może trwać wiecznie. Należy położyć jej kres. Może to są sytuacje dla Was związkowe w tych 2 tygodniach. Może są tutaj wśród Was osoby, którym ta karta Królowej Kielichów symbolizuje na przykład osobę Waszego partnera, a więc jakieś może będziecie tutaj wyjaśniać kwestie związkowe. Może będziecie tutaj porządkować lub ustalać pewne priorytety lub otwierać oczy na to, co jest prawdą. Bo to też może być jeszcze taka energia. Niemniej jednak radą dla Was jest to, żeby odrzucić to, co jest jakimś być może złogiem, tym, co jest być może trudem, balastem, jakąś, słuchajcie, rzeczą nie do pokonania, taką naprawdę trudną, taką, która chce Was cały czas rozszarpać, która gdzieś Was ściga. A więc pozbycie się bólu, dokonanie jakiejś, słuchajcie, przemiany, dokonanie jakiejś transformacji. Więc być może Wy musicie być inicjatorem pewnych zmian, może Wy musicie położyć czemuś kres. Każdy z Was wie, o co chodzi w Waszych sytuacjach. Dla jednych to będą toksyczne związki, dla innych to będą jakieś układy nie do przebrnięcia, dla jeszcze innych mogą to być Wasze osobiste, wewnętrzne konflikty, bądź też takie trudne, codzienne kwestie, którym być może będziecie chcieli położyć kres, nie widząc w tym dalszego sensu. Taka, słuchajcie, energia Wam się tutaj pokazuje. W każdym razie nie lekceważcie znaków, bądźcie wyczuleni, otwórzcie się na to, co jest no właśnie intuicją, co jest takie ponadwymiarowe, co gdzieś może nie musi być logiczne, ale daje Wam poczucie i odczucie tego, co jest dla Was dobre. Dla innych lwów to również może być czas, słuchajcie, z innej strony patrząc, abyście w tym bardzo pozytywnym aspekcie pozbyli się konkurencji, która nie jest uczciwa. A więc tutaj tak czy inaczej, czyjaś, mam nadzieję, że nie Wasza, nieuczciwość się pokazuje jako konieczna do tego, żeby się z nią rozstać, żeby nie angażować się w nią bardziej. Tak mówią dla Was te 2 tygodnie. Jaka karta od aniołów jeszcze? Jaki klucz? Może tutaj jakieś rozwiązanie znajdziecie? Co dla lwów? Na czas od 26 października do 8 listopada. Lwy. Co będą chciały Wam karty anielskie powiedzieć?
A więc pokazały się dwie, słuchajcie. Po pierwsze, pod spodem macie kartę bardzo mobilizującą, ciesz się życiem, a więc radującą serce. I kartę informacyjną, że jesteś wolny, a więc jesteś wolnym człowiekiem, masz wybór. Jesteś wolny, może też jest to informacja, że się uwolnisz, drogi lwie, od czegoś, co Ci nie służy, co gdzieś jest dla Ciebie jakąś toksyną. I karta dodatkowa, która Wam wypadła, to daj się zainspirować, a więc pozwól sobie na wsłuchanie się w siebie, czego potrzebujesz naprawdę, co Ci daje inspirację, co sprawia, że czujesz się wyzwolony. Ochronnej i wzmacniającej aury, drogie lwy, tych dwóch tygodni dla Was. Idźcie tam, sięgajcie po to, co jest dla Was najwłaściwsze, co jest z Wami spójne, co Was wznosi na wyższy poziom. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.